co wymyśliłeś dla swojej drużyny? Więc za dużo wymyślić tutaj się nie dało. Musimy grać wściekle i zajarle, jak to mówił mój były trener, ale myślę, że jedynym sposobem na wygranie tego meczu dzisiaj to będzie bardzo rozsądna gra w obronie i kontratakami do przodu. A co menadżer, sponsor obiecał swoim za wygraną? Nie wiem, czy mogę powiedzieć przed kamerą, ale myślę, że w naszym wieku już możemy się coś napić w końcu. Zapraszam cię serdecznie. Ale ja sądzę, że to wasi przeciwnicy będą wam chcieli postawić, żebyście ich za mocno nie lali. Wszak to drużyna żywca. Nie wiem, czy potrafią się zachować. Jeszcze są za młodzi. Trzeba przyznać, że same sławy w zasadzie występują w tamtej drużynie, ale mamy nadzieję naszą właśnie młodością i temperamentem powalczyć. Oba zespoły były w bardzo dobrej formie, czego niestety nie da się powiedzieć o naszej kamerze. Odmawiała, co widać, posłuszeństwa, czym na szczęście niezbyt przejęli się sami koszykarze. Zaprezentowali wiele akcji rodem z NBA, wzbudzając entuzjazm na widowni. Szalał Jerzy Frołów, bezbłędnie punktował Adam Nowak. Imponowali Zdzisław Rychlewicz, Tomasz Garliński i Leszek Chudeusz. Sądzę, że mieliby jeszcze pewne miejsce w niezłej drugoligowej drużynie, a może i wyżej. W Żyzców świetnie spisywali się Pawłowie, Grudziński i Barbudis. Trafiał Mirosław Remian. Mimo to Żywczanie nie mogli przeciwstawić się bezbłędnej taktyce i wysokiej klasie zespołu Basket Shopu. Ci ostatni prowadzili od początku, wygrywając ostatecznie 92-74. Radości zwycięzców nie było końca. Mistrzem w rondbe A drużyna Basket Shopu.